Jeszcze raz dobry wieczór wszystkim Państwu. Dobry wieczór. Umawialiśmy się, że dziś pokażę Państwu, jaka rozmowa może być wynikiem tego, że nasze języki są podobne, a słowa mogą znaczyć zupełnie coś innego, mają zupełnie inne znaczenie, prawda? Czy Państwo na przykład tak na wstępie mogliby powiedzieć, jakie słowa ze swojego języka lub też rosyjskiego ewentualnie znają, które mają takie samo, znaczy takie same słowo jest w języku polskim, a inne znaczenie, które Wam się mylą na przykład? No na przykład prosto. Prosto, Zapomniałam. Tak, to chyba dosyć no, często, takie prawda? Śmieszne słowo. Jakie śmieszne? Pukać. Aha. Nie wiem jeszcze. Na pewno. Na pewno, a nie no, znam tak języka. Sam. A, jest takie samo. No tak, to samo znaczenie na pewno. Chyba nie takie same, bo na pewno w ukraińskim języku to jest, no chyba tak, a w polskim języku to jest na pewno to... Czyli no, potwierdzenie to... stuprocentowych, tak? 100% pewności mamy, czyli tak. Bo jeżeli ja powiem, tak, spotkamy się jutro, na pewno... No to tak 100% praktycznie. Okej. Okay. Może ja najpierw włączę teraz tak. Pokażę Państwu ten ciekawy dialog. Tylko muszę udostępnić ekran. Zobaczcie Państwo, ten dialog mam zapisany w dwóch językach, polsko-rosyjski dialog. Dlaczego w dwóch? Dlatego, że to będą rozmawiać tak jakby dwie osoby. Jedna po polsku będzie mówić, jedna w języku rosyjskim, a ja bym chciała, żeby Państwo jeszcze skomentowali to w swoim języku, czy słowo też wygląda tak samo, ponieważ ja ukraińskiego nie znam, a przeważnie mamy tutaj albo Państwo są z Ukrainy, albo z Białorusi. Białoruskiego to już w ogóle, nawet osłuchana nie jestem. Czy te słowa są podobne? I teraz tak, mamy taką sytuację. Przyjeżdża koleżanka, tak, do Polski, rosyjskojęzyczna. I on, dziewczyny rozmawiają. Cześć, Leno. Wybacz mi, że się spóźniłam, mówi ta Polka. I byłaś zmuszona długo czekać na dworcu. I mamy słowo dworzec. Jest ono podobne, prawda, do słowa rosyjskiego na pewno, dworca, czyli pałaca. U nas to wokzał, czyli dworzec, na przykład PKS, tak? Autobusowy lub kolejowy. A w Państwa językach jak to jest? Jest takie słowo? Wokzał. Wokzał, tak. A dworiec? Dworiec to palac. No właśnie. I ona mu, ta dziewczyna, która w języku rosyjskim mówi, odpowiada. Stanno. Monika, no ja nie oszuszczaję. Nie oszuszczaję siebie z dziecka w dworce. Konieczno, ten wokzał i zmienił się, stał krasiwieje. Nie to, że to 29 lat temu nazad. Tak da zdjęć było mnoga chuliganów. Tak? Czyli dworzec, a dworiec, gdzie ona mówi, że nie czuje się jak w pałacu, prawda? Tak. No właśnie. Tu jeszcze nie ma aż tak śmiesznej, skomplikowanej sytuacji. No ale dalej dziewczyna mówi, jedźmy już do domu, tylko musimy skoczyć do sklepu po świeże pieczywo. No właśnie. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałam, co to znaczy w języku rosyjskim sklep, no bo takiego słowa nie używałam, prawda, na studiach. Dopiero uczniowie mi trochę uświadomili, tak jak tu pani powiedziała z tym słowem pukać.
Dzieci się śmiały na lekcjach. Dopiero trzeba było sprawdzić, co ono znaczy. No, czyli widzicie, no. O nie, ja nie lubię pieczenia. Da jeszcze i skakowo to sklepa, no. Skąd to wziąć, tak? To pieczywo. Teraz tak, słyszałam, że sklep to jest takie pomieszczenie dla zmarłych, tak? Na cmentarzu, czyli na kładce. Tak, jest. No właśnie. U nas powiedzmy, że te miejsca pochówku nazywają się tak grób i wiem, że jest podobne słowo, prawda? A to wymurowane takie rzeczywiście, to się nazywa pieczara. Więc pewno chyba jeszcze z innym słowem by się skojarzyło. Tak, pieczara. Tak, a u nas jest pieczara. A pieczara to w ukraińskim języku. No czyli jedne słowa są podobne, drugie tylko w znaczeniu czy tam w zesłuchu, prawda? No i ona się pyta, naprawdę? Kurka wodna, słuchajcie, no co to jest ta kurka wodna? Co to jest ta kurka wodna? Kto wie? To co ty dzielisz? No to tak chyba jak my mówimy, no blin, tam coś takiego. No właśnie. Wiemy, że jest dużo wulgarnych słów i czasami ktoś przeklina, prawda? Jeżeli chcemy to tak zrobić delikatnie, można tu wrócić. Zamotaliśmy się, możemy powiedzieć kurka wodna. Nie, przepraszam, bo dla nas pamiętnie ci mikrofon. Julia, будь ласка, вам дякую. Ja poniała, że ty chcesz postawić wodu, żeby atrawić kuricu. To wszystko taki łódcze, czym chodzić po jakim to sklepom. No właśnie, ona mówi tutaj kurka wodna, a tutaj dziewczyna mówi o nastawieniu wody na kurcza, żeby z kurczaka gotować, tak? Czy kurę. Widzicie. Ona mówi, na razie mam w domu kanapki z plasterkami sera. Jakie słowo w waszym języku tu się kojarzy? Są plasterki? No typa slajsy. Slajsy syra, tonikie kuszoczki. No właśnie. A plaster to raczej, prawda, można nakleić na rękę, na nogę, tak? Tak, tak, tak. Tak. U nas to się w zasadzie różni końcówką. Pamiętają Państwo, jak mówiliśmy o tych końcówkach zdrabniających ek na końcu, czy tam uś, różnych rodzajach. I teraz tak, mamy plasterek sera albo plasterek wędliny, prawda? Mhm. Ale plaster do naklejenia na przykład na skaleczenie, tak? No i ona właśnie mówi, ach, spasibo ciebie, jaka ja ty zabotliwa, a kuda ty znajesz, to ja nacierła mazoli i mnie nużny plastyry. Ja nadzieła sowierszenno nowe tufli pas matrikach wyglądzać ciepie mai nagi. I dziewczyna mówi, okropnie. No i tutaj jest cała fraza, prawda? Ukrop mnie. To jest ciebie? Da, ja przywiezła. U nas na dacie samej łódź ukrop. Kstaci podejdzie od twojemu kurinomu bulionu. A tu nie było ani mowy o koprze polskim, prawda? Bo ukrop to koper. Ani o bulionie skóry. No i jak to można, prawda? Po takich słowach. A ogólnie mówimy, że Polak z kimś, kto mówi w języku rosyjskim, powinien się zrozumieć. Zresztą ja myślę, że i w ukraińskim, no jeżeli osłuchamy się i słyszymy, to też dużo zrozumiemy, nawet jeżeli nie znamy języka, no bo są podobne. Ale tutaj akurat podkreślono te różnice. No i ona się pyta, a kawioru przywiozłaś? Da, tyż to. Kakoj jeszcze kawior, jakby ja je wotaściła w taką dal. No właśnie. Co to ten kawior?
Tu mamy, prawda, do jedzenia. Ikra. Ikra. No. A nie pan. Cimbalisz to u was kowry w magazynach łódczego kaczystwa. Prisiadł na minutku na dywan. No i słuchajcie, jakie oburzenie. Na dywanie chcesz siedzieć? Tak, na dywanie. Masz ręcznik, możesz wziąć prysznic, spójrz w lustro i zobacz, jaka jesteś zmęczona po podróży. I podobne te słowa, prawda? Dywan, dziwan, a zupełnie coś innego jednak. Ten dziwan to kanapa, a dywan no kawior. I teraz spójrz w lustro. Lustro to zierkało, a lustra w języku rosyjskim, nie wiem jak u was, to po prostu nasza lampa u sufitu, żyrandol, tak? No właśnie. Chociaż pochwalica nowej lustroj, u mnie taka jeży doma. Dobra, później pogadamy. No i te słowo gadać teraz. A nie, ja совсем nie umieję gadać. I potem ja nie wierzę ni kartam, ni gadaniam na kafiejno guście. Dawaj łódź się, zajmiam się gotówką. Właśnie, u nas w telewizji był przedtem taki program, taki serial, który z Ukrainy był puszczany w telewizji ukraiński i nazywał się Slepaja. Nie wiem, czy znacie. Slepaja? Slepaja, tak to było, Slepaja, a przetłumaczyli to na... Jak oni to przetłumaczyli? Gadałka to była wiedźma, wróżka, tak? Gadać, przepowiadać, przyszłość. A ta Slepaja to była szeptucha. Tak ją przetłumaczyli. No, nas też czasem mówią babcia szeptucha, tam coś. No właśnie, ja wiem, bo to u nas pod wschodnią granicą właśnie takie osoby tam zajmowały się różnym leczeniem ziołami, tak? Rozwiązywaniem jakichś kłopotów. Ale właśnie ta pani, która akurat była w tym serialu, ona nie widziała, tak? Nie miała, znaczy się miała chore oczy i ona nie widziała. I tak to przetłumaczyli. Ale w oryginale była właśnie szeptucha też. Były jakieś gadałki, też taki serial. To dosyć takie obrazowo pokazywały życie ludzi, gdzie zwracali się po pomoc, tak? No i te gadać, a pogadać. My sobie teraz możemy tak porozmawiać, podyskutować na temat, prawda, tych słów, które znamy, które są podobne w naszych językach. A pogadać to tak sobie, prawda? W takiej razgawornej rieczy, czyli w mowie potocznej mówimy, chodź, pogadamy sobie. Jest coś takiego jak pogaduszki. Słyszałyście o takim słowie? Co to są pogaduszki? Nie. No na przykład, jeżeli dwie koleżanki, dobre znajome, chcą się spotkać przy kawie i porozmawiać ze sobą, to mówią, słuchaj, umówimy się na pogaduchy, albo na pogaduszki. No właśnie. Zupełnie coś innego. Teraz tak. Tutaj powiedziała dziewczynka, kobieta, że zajmiemy się gotówką. Jakie słowo polskie to przypomina? Trochę gotowanie też, prawda? Gotowanie w kuchni. Ale słowo gotówka. No i ta druga mówi, o nie, nie chcę rozmawiać o gotówce. Jesteś moim gościem, ani słowa o pieniądzach. No gotówka, no to mamy pieniądze w ręku, prawda, nie w karcie, tylko mamy naliczny je, tak by powiedział, tak? Gotówka. Хорошо, даю клятву, что не буду говорить о деньгах. No i teraz mamy. Co to takiego ta klятва? A u nas? Wiem, że w języku rosyjskim na przykład można powiedzieć ja klянусь, tak? Na что там? Что говорю правду.
W polskim języku tak? Przysięga. Przysięga cię jak prawidłowo. Tak, czyli przysięgam w zasadzie, tak. Przysięgam na przykład na swoje dzieci, tak, że to prawda. Ktoś tak mówi. A co to jest klątwa w języku polskim? Nie. Nie wiem. A no właśnie. To nic dobrego. Gdyby faktycznie, gdyby ktoś chciał powiedzieć to tak jak w tym wyrażeniu na przykład rosyjskim, że klianus na swoich dzieci na przykład, to by było, faktycznie jest podobne słowo, mogę powiedzieć klnę albo zaklinam się na swoje dzieci, że mówię prawdę. Jest czasownik, raczej powiedziałby Polak zaklinam. Ale klątwa to na przykład, znamy coś takiego jak klątwa faraona. Prokletie. No właśnie. Czyli jeżeli ktoś powiedziałby coś, że o klątwie, no to tak jak ona zrozumiała. Że no, można rzucić klątwę, czyli tak jak na przykład ci duchowni, tak, od faraona opatrzyli jego grób klątwami, żeby tam nikt nie wchodził, tak? I jest klątwa, że ten, kto wejdzie do jego grobowca, umrze, tak, na przykład. No i w Polsce mówi się na przykład o cyganach, o Romach, że potrafią rzucić klątwę, przekląć człowieka. Czyli na przykład, jeżeli u nas cyganki, teraz już tak może nie, kiedyś, ile tam ze 20 lat temu jeszcze, widziano na przykład cyganki na ulicach, które wróżyły z ręki, czyli tak jak gadałki, tak, powiedzmy. Ale jeżeli nie chciałeś wróżby od nich zapłacić, to mogły cię przekląć, na przykład powiedzieć, że nigdy nie znajdziesz swojej miłości, nie dostaniesz dobrej pracy, albo pieniądze się ciebie nie będą trzymać. To też takie przenośne. Ktoś kogoś w złej chwili na przykład za swoją krzywdę mógł przekląć. Czyli to nic dobrego. I teraz jeszcze mamy tutaj słowo. Żadnych pieniędzy od ciebie nie chcą. Jest takie słowo. Prawda? Żadnej. Żadnej, da. Żadnej. Da. Ja nie znaju, że ty nigdy nie była żadnej na dzięki. Żadnych, a żadnej. Bardzo duża różnica. Żadnaja, to znaczy, że ktoś chciał mieć dużo pieniędzy, tak? Tak ja to rozumiem. Tak. No i... Dobrze rozumiem. Tak. Czyli u nas byłoby to jeszcze trochę inne słowo, bo można powiedzieć, że ona była żądna pieniędzy, czyli tak bardzo chciała pieniądze. Żądna pieniędzy. Mhm. Ale znów słowo rządzić, to prawić, tak? Kojarzy się nam trochę z innym słowem. No, rządzić to uprawiać. Tak, uprawiać. Ty łódźcie raz, skażę mnie, jak tam twój Witek, czyli mówią o swoim mężczyźnie, pewno o mężu. Zamiecia cielno wygladzisz, priamu raz twieła. Eto izza lubwi. Trochę cierpliwości. Mamy na to czas. No właśnie, cierpliwość. Co znaczy po polsku słowo cierpliwość? Cierpienie. No, trzeba troszeczkę, No właśnie, bo my mamy słowo cierpliwość i cierpienie. Tu dalej w tej frazie po rosyjsku jest powiedziane da. Znaju nacierpiełaś ty i nie czas, a mnoju mnogo dniej. U mnie to, że żyzn nie smietana, inakda mnie chocieca ubić Siergieja. Okej, okay, wróćmy do tego słowa nacierpieć. Jeżeli kogoś coś boli, albo mu się dzieje krzywda, coś złego, to on cierpi.
prawda? Ona tutaj powiedziała, nacierpiełaś. Po polsku powiedziałby, wiem, że wycierpiałaś na przykład bardzo dużo, jak byłaś chora. Czyli cię bolało, tak? Było ci ciężko. Wycierpiałaś. A cierpliwość, no to właśnie jest związana z tym, że trzeba poczekać na przykład na coś. Czyli też dwa bardzo podobne słowa. No tak, to jest podobne. No właśnie. Mamy słowo po rosyjsku czas. To znaczy godzina, prawda? Tak. No właśnie. Da, a czas w języku polskim oznacza время, tak? Время, da. Czyli też znów zupełnie inne. Ta smietana jest jeszcze tutaj zaznaczona. No tak, to sliwki. Sliwki. Paruskie. No właśnie. I to... słowo ubić. Tutaj jeszcze przeczytam takie zdanie po polsku. Pamiętam, jak on ubijał tę śmietanę. Wspaniały facet, masz z nim szczęście, nigdy nie zapomnę, jak zaprosił nas na kawę. Gdyby nie ta kawa, nie mogę o tym zapomnieć. No wróćmy do tego słowa ubić. No ubić to jest zabić, prawda? U nas w języku polskim można by też podobnie, można by ubić na przykład jakieś zwierzę, tak? Do zwierzęcia to odnosi się. Na przykład powiemy, że jest ubój świń i ubijają, tak, świnie czy krowy na mięso. Można tak powiedzieć. Ubić można też właśnie tę nieszczęsną śmietanę, prawda? Do deseru jakiegoś. I mamy słowo zapomnieć. To, co pani któraś mówiła na początku. Tak, zapomnieć. Tak, zapomnieć to zabyć, a zapamiętać to zapomnieć. Zapomnieć. I jak to podobnie, prawda? A na odwrót. Tak. I można się czasami dogadać. Nie, ty все хорошо помнишь, как я вижу, да ты в чем то права. Иногда Сергей все же бывает такой ласковый. O właśnie. Jakie słowo przypomina to ласковый? Ласковый też. Ласковый, no ukraiński mówi ласковый. U nas też. Ale co to znaczy? Co to znaczy ласковый? W waszym języku. Spróbujcie mi wytłumaczyć. Miły. Nieżny. Tak, to u nas, gdybyśmy u nas priłagacjelny, czyli przymiotnik łaskawy wzięli, to byłoby też to same, takie samo znaczenie. Ale mamy też coś takiego. Pamiętam, jak on lubił orzechy laskowe. Laskowe to tak jakby i z lesa, tak? Czyli nie można by powiedzieć. No i orzechy laskowe mam. Podobne słowo. No i tutaj jest komentarz. Och, i ta jego uroda. Czyli o tego mężczyznę chodzi. No, no tak, uroda to jest krasota, a u nas to naоборот. No naоборот, tak. Czyli jeżeli powiemy, że kto tam urodliwy, prawda, to niestety jest nieurodziwy, a po języku polskim powiemy, och, jaki on urodziwy, czyli piękny krasawiec, tak? No właśnie, i tak się one tutaj dogadują, zobaczcie. Noż to ty on, nigdy nie był urodem. Za czym ty mnie uwielbiasz? A jak on dobrze celował? Co to znaczy celować? Pocelował. Czusa. No właśnie, one tutaj się nie zrozumieją. Ona mówi, jak on dobrze celował, a druga mówi, a ty odkuda znajesz, jak on celował? Celował, czyli całował, tak? No skąd ona wie, jak ten mąż koleżanki całuje? A ona nie mówiła nic o całowaniu, tylko celowaniu. Mamy coś takiego jak cel. Cel. Cel, tak. I celować to jest strzelać w cel. No właśnie.
Ona tutaj mówi, że gdzieś się spotykali i strzelali, tak, do celu. A o, ta, o całowaniu, no i awantura może być, prawda? Zobaczcie. Ona mówi, nie, nie całował, tylko dobrze strzelał. No jeżeli użyje tego słowa strzelał, no to wie, ale celował? A ty, Atom, jak on strzelał, kiedy my chodzili w tir. Co to takiego jest ten tir? Miasta, gdzie można postrzelać. No właśnie, słuchajcie, a znacie takie określenie po polsku? Co to jest tir? Nie. Nie, nie wiemy. No to posłuchajcie tego zdania, które mówi ta druga dziewczyna. Broń Boże, co ty mówisz? On nie strzelał do żadnego tira. No i widziałam, że są dzisiaj mężczyźni też obecni. Co to jest tir, panowie? Może zwierzęta jakieś? Na pewno. Cisza. Nie wiem. Słuchajcie, no to z tym tirem to już w ogóle jest grubsza sprawa, ponieważ tir to jest każdy wielki samochód ciężarowy. Auto. No właśnie, samochód. No. Fura, tak? Tak, to jest gruzowik, taki balszówek. Duża ciężarówka. Gruzowik to ciężarówka, czyli taki bardzo duży. Słuchajcie, mamy też może takie określenie, może niezbyt moralne, ale tirówka. Co to takiego? No właśnie. A wiecie, co to są panie lekkich obyczajów? Nie. No są takie panie, które zajmują się niezbyt ciekawym zawodem, najstarszym na świecie. No właśnie. Kulturalnie w języku polskim powiemy, że to są panie lekkich obyczajów. Czyli źle się prowadzą, tak? Lekko wypowiedzenie. Tak? No o tak, dobrze pani to przetłumaczyła. I tirówka to jest właśnie taka pani, tylko która czeka przy drodze na tych kierowców. A, no właśnie. No i zobaczcie, jakie my tu mamy. Czyste polskie myślenie. No, ale jakie mamy tutaj różnice w słowach? Tu pani mówi, że tir to jest to miejsce, gdzie można iść postrzelać, tak? Sobie. Tutaj mamy tir samochód, a tirówka to już w ogóle. No właśnie. No i mamy kolejną wypowiedź. No ładno. Nie strzelał, tak nie strzelał. A ty znajesz, w czym sekret szczęśliwego braka i lubwi? Co to jest brak? Mężczyzna. U was też, prawda? Tak, tak samo. A u nas brak to odsutstwie, czyli czegoś nie ma. Dlatego ta druga po języku polskim mówi, czy brak miłości może być szczęśliwym? Nigdy o tym nie słyszałam. Tak zabrzmiało, tak się zrozumiały. Tutaj brak to jest ślub. Ona mówi, że powie jej sekret szczęśliwego małżeństwa, prawda? A ta mówi, no czy brak miłości, czyli to odsutstwie lubwi, może być szczęśliwym. No. Przede wszystkim u nas jest tylko właśnie jedna możliwość, bo często są słowa wieloznaczne, prawda? Te mnogoznaczne je. Ale brak u nas w tym języku polskim to tylko ma jedno określenie. Czegoś nie ma. Brakuje. No ukraińska mowa no, tak to, samo jest słowo brakuje. No właśnie, widzicie. Rosyjski, ukraiński, a polski czasami mamy jeszcze bardziej podobne skojarzenie, używanie słów. Ona mówi, znaczy ty dumajesz, to nie bywajec szczęśliwowo braka. Ładno, dawaj smie niemciemu. Ty obieszczała pokazać mnie pamiatnik twojego ojca. No i teraz tak, co to jest pamiatnik? Co mnie też... Czy u was jest nadgrobny, nadgrobny taki pamiętnik. Nadgrobie takie. No tak, no, no okej. Okay. Czy u was używa się tego samego słowa? Dokładnie. Tak, to my pamiętnik. Tak, pamiętnik.
W języku polskim to słowo znaczy pomnik. Pomnik. Pamiętnik to pomnik. Obelisk, tak? Powiemy, że w parku stał pomnik znanego poety na przykład. Może być też pomnik nagrobny na kładbiszcze, czyli na cmentarzu. Ale pamiętnik ma u nas drugie znaczenie. Zobaczcie to, co przeczytam po polsku. Tak, wszystko, co zostało po tacie, to jego pamiętnik i listy. Jeszcze nie wszystko przeczytałam. Czyli pamiętnik to jest to, co ktoś pisał ze swojego życia. Na przykład taka znana kronika, chroniki, to są pamiętniki. To tak dniemnik. Tak, dniewnik. Taka znana na przykład z literatury to jest Powieść Wymiennych Liet, prawda? To był też takie zapiski, chroniki, czyli pamiętnik to tak jak dniewnik. Czyli ten tata zapisywał, co robił, prawda? Kiedy się wydarzyło. I teraz mamy podobne słowa. A gdzie ty rabotajesz? Ja słyszałaś to w czastnoj kampanii. Słowo czastnoj to znaczy prywatna, prawda? W języku polskim. Tak. Prywatna. I w ukraińskim. Też, tak? Czyli rozumiemy to słowo dobrze, a ona odpowiada tak. Nie, nie taka ciasna jest ta firma. Całkiem przestrzenna. Co znaczą słowo ciasna? Przestrzenna. Duża, mała. Ciasna jest, no właśnie. Prostorna. Czyli podobnie brzmi to słowo czastna, a ciasna. Tak? Mhm. No tak. Właśnie. Da, trochę podobne. Podobnie brzmi. A czuć nie zabyła. Ja u ciebie pierenoczuję, a waobście mnie nużno zdjęłać broń w gościnicę. Czyli tak. Jak powiemy to po polsku? Co ona chce zrobić? Zdjęłać broń w gościnicę. Mówić sobie numer. No właśnie, u nas nawet, się nie mówi, że zarezerwować numer, tylko okej, użylibyśmy tego właśnie czasownika, tak jak pani mówi, zarezerwować pokój, tak? Tak. Zrobić rezerwację, o, w ten sposób. Zdjęłaś broń, to zrobić rezerwację. No, ale słowo broń, to co znaczy po języku polskim? Broń to jak... Aróżie. Da, czyli ta druga mówi, Boże Święty, po co ci jeszcze broń? Chcesz kogoś zabić w hotelu? Widzicie, jak to się można zrozumieć. Nie, ty nie tak poniała. Ja chcę przedwaricielno zakazać numer w gościnicy. I teraz mamy do czynienia z czasownikiem zakazać. Czy u was zakazać. Też, no właśnie. Czy u was można zakazać? Ale co? Zamowy typu. Zamowy typu. Czyli nie pozwolić, nie rozwieszać, tak? Nie pozwolić na coś. Jeżeli... Ja no właśnie, słuchajcie, ta druga jej odpowiedziała, jakiego numeru chcesz mi zakazać? Przecież dobrze rozmawiamy. No właśnie, u nas zakazać to raczej zapriet. Tak. Zapriet, zaprieszczono. Tak. Zakaz to zapriet, właśnie. Czyli zakazać, ona chce jej czegoś zakazać. Nie coś, tak jak tutaj numer, czyli pokój. A zakazać numer, no to zamówić by było, tak? Zarezerwować, zamówić, bo zakazać w restauranie, no to zamówić. Czyli zamawiamy coś. No i słuchajcie, ostatnia fraza. Ja miałam to na egzaminie z filologii rosyjskiej i przetłumaczyć zdanie potrafiłam, ale nie potrafiłam powiedzieć na przykład, dlaczego taka sytuacja, jak tu jest opisana, miała miejsce? Dziewczyny mówią tak, po tomu powodu rozkażę ciebie jeden anegdot. Однажды в аэропорту все пассажиры начали убегать и ложиться на пол, когда один мужчина крикнул своей жене, ауа, я в бар. Czyli on krzyczał do żony, prawda, że idzie do baru. Tak. A ja nie wiedziałam, że to może być zrozumiane jak okrzyk terrorysty. No widzicie.
Czyli też Allah Akbar, prawda, wyrażając niczyjej religii, mogło być bardzo pomylone. Ja mam tutaj jeszcze jeden materiał. Oj. Może trudne wyrazy. Na kształt sklepu, to w sklep to magazyn, a w pokoju no magazyn to kładowca. Mam tutaj taki spis zrobiony z przedtem z uczniami. Pani, któraś z pań zaczęła o tym słowie prosto, prawda? Czyli tak, kiedy panie użyją w swoim języku słowa prosto? Ja idę prosto. Prosta katkówka. Lekko. Tak coś można powiedzieć, no to jest puste takie. No właśnie, u nas można powiedzieć iść prosto, idę prosto przed siebie, tak? I jak komuś wyjaśniamy drogę, to mówimy proszę na przykład iść prosto. A ja mam tutaj zapisane takie słowa, takie wyrażenia. Wsio prosta, priamo idzi. Czyli jeżeli idziemy w jakimś kierunku, to nie użyjemy tego słowa prosto. Tylko, że coś jest łatwe, tak? Na przykład do zrobienia zadanie. No troszkę inaczej użyjemy. U nas powiemy, wszystko jest proste, łatwe, też możemy użyć słowa. To znaczy prosta zdziałać, tak? Tak. Tu mamy powtórzenie. Urodziwy, ładny, to krasawiec. A kojarzy się z tym słowem urodliwy, tak? Mamy też słowo... Nie widzę się tekst. Przepraszam, musiało wyjść, uciec, to już. Przepraszam. Ja myślałam u mnie, jaki jest błąd. No czasami myślałam, że nie skończyłam udostępniać, przepraszam jeszcze raz. Czyli mamy tak, mamy jeszcze kolejne słowo, którego tam w dialogu akurat nie było. Czaszka. To głowa. Czaszka, no to cierp. Tak. Czyli skojarzy nam to się z kośćmi, z człowiekiem, tak? Tak. A tutaj jest jako filiżanka do kawy na przykład. Nikt u nas nie powie, żeby nalać czaszku, tylko nalać filiżankę, tak? Kawę. W Ukrainie też filiżankę. Też macie filiżankę. Tak, tak. No widzicie, czyli bardziej podobne i to by się akurat nie pomyliło. No właśnie, dworzec to wokzał. Ale mamy też słowo na dworze. Czy u was też się mówi, że wychodzimy na dwór? Tak. Na dwór. Tak. Do dworu. No właśnie. Pałac dwariej. Ale mamy słowo złodziej. I jak to jest w waszym języku? Podobnie do rosyjskiego czy do polskiego? Złodziej po ukraińsku. Po ukraińsku złodziej. Podobne. No właśnie, w języku rosyjskim znów jest wór, prawda? Tak. Co u nas wór raczej by mówiło się, worek to by było coś, no właśnie, co można w coś wsypać czy włożyć, tak? Mamy też słowo złoczyńca. U was jest podobne. Tak, złoczyniec. Złoczyniec, no to w prawie... I ten, co źle robi, prawda? Jakieś przestępstwo, tak. Mhm. Wiem, kiedyś była taka śmieszna sytuacja, kiedy tłumacz, który tłumaczył rozmowę polityków, pomylił się, słuchajcie, i zamienił słowo polegać i położyć się, czyli pałagać. Jest pałagać na kiemto, prawda? U was jakie jest? Polegać, pałagać? Co bardziej? Ja polegaję na kawułku. Tak, właśnie. A tłumacz przetłumaczył, że może się pan na mnie położyć, a nie na mnie polegać. Tak wyglądało nieprofesjonalnie to tłumaczenie. Czyli też ma prawo się mylić. Mamy coś takiego jak słowo bezpieczny. U nas też tak bude bezpieczny. Tylko na przykład u nas bezpieczny to biezapasny, a
bezpieczny to słowo beztroski. Czym to się różni? Beztroski a bezpieczny po polsku. A jak to beztroski? No właśnie. To on wiedział siebie bezpieczna, na przykład. Beztroski to ktoś, kto nie ma zmartwień, nie ma kłopotów, nie musi się na przykład martwić o żonę, dzieci, o pieniądze. No nie, wnętrznych stopach takich nie. A bezpieczny, no na przykład czuję się bezpiecznie u siebie w domu, nic mi nie zagraża, nie ugrażaje, tak? Czyli słowa są bardzo podobne. Mamy tutaj te klątwa, kliatwa, zaklinać się, to co, o czym mówiliśmy. Wiem, że troszkę razi osoby obcojęzyczne, kiedy mówimy, że możemy zabić czas. Zabijemy czas. No właśnie. Nie zabij czas. No to takie wyrażenie, którego używamy, no niedosłownie, wiadomo, metafora przenośne. No właśnie. Przepraszam, mogę powiedzieć, jak ja przyjechałam do Polski, to takie słowo ubijaka do ziemniaków. Co to jest? Ubijaka do ziemniaków. Mhm. Ale pani nie wie, co to jest? Nie, już wiem, ale nie, to było... Aha. Bo chciałam się roześmiać, że mogę przynieść kuchni i pokazać. Raczej to jest w rodzaju męskim, czy nie wiem, dobrze, w sensie ubijaczka, ale mówimy też ubijak albo ubijaczka, tak, do ziemniaków, tak, mówimy coś takiego. No co to znaczy, ja nie wiem. Ubijak. Na piurę, żeby ziemniaki, na piurę. Ugotowane ziemniaki na piurę, żeby zrobić. Fachowo w sklepie to się nazywa tłuczek do ziemniaków. No u nas to, że tałpuszka. A, no właśnie. Mamy tłuczek do mięsa, mamy tłuczek do ziemniaków, prawda? Tak. Mhm. Ubić śmietanę, no to wiemy, te śliwki. Ślub, brak, właśnie, brak to odsutstwie, broń też było, zamówić, zakazać. Co my jeszcze mamy? Kazać to wielieć, prawda? Zakazać, no to zapiszmy. Plasterek to mówiliśmy. Kawior, dywan był, kanapa też. No właśnie, w języku polskim mamy sporo słów takich podobnych do siebie. Mówiliśmy o gadać, prawda? Że koleżanki spotykają się na pogaduszki, że gadają sobie po prostu, o wszystkim, rozmawiają. Czyli można użyć słowa mówić, gadać, a także paplać. Paplać. Jest takie słowo w języku rosyjskim papka, ale nie pamiętam, co ono znaczyło dokładnie. Czy u was też takie jest? Papka jest. To koperta plastikowa taka. No właśnie, tu jest, a tutaj paplać, to tak rozmawiać o niczym. No paplać u nas to, kiedy słzy poplać. A, no właśnie. To teraz skojarzyło mi się jeszcze jedno słowo, że na przykład płacić i płakać. O, też się myli. U nas jest nawet takie powiedzenie, pogaworka, tak? Płacz i płać. Czyli możesz płakać, ale musisz zapłacić, jak coś drogi. Aha. Słuchajcie, spróbujmy sobie wstawić wyrazy w takie ćwiczenie. Mamy matka i dziecko. Co ona mogła zrobić? Bo brakuje nam głagoła, czyli czasownika. Całowała. Mogłoby być pocałowała dziecko, mogłoby być też zbiła, bo bić dziecko też niektórzy biją, prawda? Pasowałoby. Nauczycielka, zrobić w domu trzy zadania. Kazała. O, kazała zrobić w domu trzy zadania. W restauracji podano jako przystawki
Na przykład, co mogła podać było? Kawior. Kawior i wędlinę w czym? Plasterkach. W plasterkach. To jest, nie wolno nam tego robić. Jakie coś może być? Zakaz. Zakaz. Ja bym chciała, żebyście zrobili tutaj słowo, które odpowiada na pytanie jakie. Zakazane. Zakazane, właśnie. To jest zakazane, czyli nie wolno nam tego robić. Mama śmietanę do lodów. Ubiła. No właśnie. I co innego by to znaczyło, nie? Też jakbyśmy wzięli. Na podłodze leży co? Dywan. I stoi? Kanapa. Kana. No właśnie. Piotr do tarczy, ale źle strzelił. To co on robił? Celował. Celował, no właśnie. Ale bardzo podobnie brzmi, prawda? Do tego celował. Nakleiłam na ranę na nodze. Plaster. Słuchajcie, ja wiem, że słowo plasterek kojarzy nam się razem raczej z wędliną lub z serem, prawda? Ale ten plaster, który naklejamy na przykład sobie na ranę, to może być również plasterek. To zależy od jego wielkości. Maleńkie plasterek. Tak, tak. I też możemy użyć dokładnie tego samego słowa. Nakleiłam plasterek na ranę na nodze, bo rana była malutka. No. A wędlinę w plasterkach. Tak, w ale też można powiedzieć, że w plastrach. Nie w plasterach, tylko w plastrach. Plastrach. Jeżeli duży, to ten sposób. Tata mi tam chodzić. Od słowa zabronić. Zabronił. Spotkamy się w restauracji. Nie czekaj na mnie. Sobie obiad. Co ma zrobić? Zamów sobie. No właśnie. Zamawiać słowo, tak? Nudzi mi się. Nie wiem jak. Czas do twojego przyjazdu. Spędzić czas, albo jak zabić czas do twojego przyjazdu. Czyli no właśnie, można użyć tego słowa. Nudzi mi się. Jak tu zabić ten czas, żeby było coś szybciej, prawda? Proszę iść, a dojdzie pan do tej ulicy. Prosto. W domu są duże produktów. Trzeba iść po zakupy. Brak. Duże brakuje. Słuchajcie, słowo duże jest to w liczbie mnogiej, prawda? Bo jakie? Braki, właśnie chciałam powiedzieć. Brak to jest liczba pojedyncza, braki. Na przykład mamy duże braki produktów, duże braki w lodówce, duże braki pieniędzy, czyli można użyć w różnych kontekstach. W niedzielę byłam zaproszona na co? Joli i Marka. Ślub. No właśnie. A jaka jest różnica zaprosić kogoś na ślub, a na wesele? Wesele to po ślubu. To nie w kościele. No właśnie, to swadzba, nie? Tak, to już jest to przyjęcie, uroczystość tam gdzieś w restauracji czy w domu. Czarownica rzuciła na nas co? Co ona mogła rzucić? Klątwę. A teraz jakbyśmy chcieli od tego słowa klianus zrobić coś takiego. Się na moje dzieci, że to prawda. I tu jest takie słowo trochę kontrowersyjne, bo ono ma kilka znaczeń. Ja mogę powiedzieć klnę się na moje dzieci albo zaklinam się na moje dzieci, że to prawda. I słuchajcie, jeżeli użyję słowa klnę się na moje dzieci, co to znaczy w języku polskim również kląć? Bo ma jeszcze jedno znaczenie, kląć. Proklęty. No właśnie, przeklinać, kląć to synonimy, czyli mówić po prostu wulgarne słowa, tak? A tu ma inne znaczenie, jeżeli powiem klnę się.
Oni bardzo często mówią wulgarnie, czyli co robią właśnie? Przeklinają. Przeklinają, klną. Można użyć obu słów. W Afryce mieszkają deszczu. Jak nazwać tych ludzi? Nie wiem, czy u was też jest podobne słowo. Ludzi, którzy tańczą, śpiewają i ma spaść deszcz. Co oni robią z tym deszczem, z tą pogodą? Oni zaklinają. Czyli to są zaklinacze deszczu po polsku. Zaklinacze. On o nic się nie martwi, prowadzi jakie życie? Właśnie, jakiego słowa tutaj użyć? Bezpieczne czy beztroskie? Beztroskie. Beztroskie, mam rację. Skoro nie musi się o nic martwić, prawda? To beztroskie życie. Księżniczki mieszkały kiedyś w zamkach lub w czym? Pałacach. Pałacach, tak. Pałacach. Pałacach. Mhm. Skoro przyjedziesz pociągiem, to wyjdę po ciebie, będę czekać na... Dworzce. Na dworcu. Dworzec to Orzeń i na dworcu. Czy mogę na tobie w tej sprawie? Założyć. Polegać. Polegać. Czy mogę na tobie polegać w tej sprawie? Z tym, że słuchajcie, nie powiemy położyć się w tej sprawie, bo te słowa podobne są, tak? Różne w kontekstach, ale jeżeli ktoś powie o kimś, bo ona ciągle poleguje, można tak powiedzieć, to jest słowo trochę już archaiczne, ale co to znaczy polegać? Nie tylko mogę polegać na jakimś człowieku w jakiejś sprawie. Mogę polegać, czyli pokładać się na przykład trochę na kanapę, trochę na fotelu, bo źle się czuję i powiemy o takiej osobie, ona jest chora i trochę polega. No, też możecie się spotkać. Tylko to już nie jest takie bardzo współczesne słowo, rzadko używane. Jaki ten aktor jest? Ma piękne oczy, uśmiech i zgrabną sylwetkę. Urodliwy. Urodziwy. Przepraszam. O, urodliwy to nie wiem, czy by się te panie zgodziły, skoro tak się zachwycają nad nim. Piękny, zgrabny. Kawę podaje się tu w czym? Filiżanki. Archeolodzy znaleźli tam dużo kości i dwie co? Czaszki. Co robicie? A tak sobie? Gadamy, no właśnie. I nie znaczy to, że będziemy mówić o przyszłości, prawda? Wszyscy przestępcy to... Tam od zła było słowo. Złoczyńcy. Ten człowiek to... Okradł... Złodziej. No właśnie. Wszystkie przedmioty strzelające to... Broń. Tylko w swoim domu czuję się jak? Bezpieczny. Wróżka mi przyszłość. Wywróżyła albo przepowiedziała mi przyszłość. Mhm. Nie ma to nic związanego z tym właśnie gadaniem. Nie rozumiesz tego, a to jest takie... Łatwe albo proste. W tym zdaniu można użyć i tego drugiego słowa. Jest ładna pogoda, choć pobawimy się na... zewnątrz. Na zewnątrz, na dworze możemy powiedzieć. Chciałam jeszcze z Państwem porozmawiać o przedrostkach, ale zostawimy to chyba na następne zajęcia, bo już mamy mało czasu. Czy jakieś inne słowa polskie kojarzą się Państwu ze słowami waszymi? 10:30. Pan Denis, poproszę wyłączyć mikrofon.
Niedziela jest. Niedziela, prawda. U nas niedziela to jeden dzień, prawda? Tak. A w tym, a po prostu tutaj będzie cały tydzień. Tak. No tak. Jutro też, rano. Futram, prawda? Oczywiście, tak. Ma pan rację, też się kojarzy. Stół to krzesło. A no właśnie, też może wprowadzić w błąd. Tak jak ta koleżanka powiedziała, że sobie usiądzie na dziwanie, tak? Czyli na dywanie. A tutaj na stół, a na stole, to też różnica, tak? Czy na krześle, czy na stole. Krzesło, prawda? Krzesło też. A zupełnie inne dobre znaczenie. Mhm. No w tym tygodniu, to w tym, to jest w tym, to oznacza, że na tym niedzielę, na tej, która teraz trwa, a tak w tym, tam gdzieś dalej, w tym, inne znaczenie. No widzi pani, no ja nie znam ukraińskiego, znam rosyjski, też pewno nie tak super, jakbym może chciała. Dzisiaj mówiliśmy coś o naczyniach z jedną grupą. I wiem, że też coś było. No kubek jeszcze, to... No kubek to... Trochę inne, no to podobne, ale inne. No kubek to czaszka po rosyjski, a... No tak. A tak, no w Ukrainie się kubek, nagrada taka. A widelec? No to też samo, tak. Po rosyjsku to też samo. Widelec. Widelec nie mam takiego. W języku jak jest? No w ukraińskim widelec taki jest. Tak samo. No, wilka. No właśnie, wilka. A jest słowo, które podobnie brzmi w języku polskim, to są widły. A, te wiły. Czyli farmer korzysta, tak? Rolnik. Wiły. Tam. A, no wiły, no to no. Podobne słowo. Podobne też. A magazyn... Magazyn, no właśnie, magazyn, kładówka. Tak, magazyn to skład u nas, tak? Skład, tak, kładówka. Mhm. Albo czasopismo, tak? No właśnie. Magazyn. Aha, też magazyn, tak, można też powiedzieć na czasopismo. Oczywiście, ma pan rację. A naczynia to u nas posuda i można powiedzieć, że na przykład no coś tam, pierogi tam z czymś, to tak, jest... Tak, to dlatego właśnie... Nacinka. Tak, niektóre słowa mają dużo znaczeń, to są mnogoznaczne, czyli mają wiele znaczeń. Można też powiedzieć, tam było, że lustro, prawda? Lustro. I na przykład lustro, no to jest ten żyrandol, czyli lampa u sufitu. Ale jeżeli mówimy o lustrze, no to zerkało typowo. Ale może być też lustro wody. Co to jest lustro wody? To znaczy, mamy na przykład jezioro, tak, to może być ta powierzchnia, lustro wody. Czyli ta no to przykład... też samo po rosyjsku, tak. To może być tak samo. Zerkało wody, tak, zerkalne. Chodziło mi o to, że ma inne znaczenie, prawda? Troszeczkę tak jakby... No tak, no bo też przedmiot, a tutaj... No jako lustro to też samo. Tak. A na przykład mapa w waszym języku? Mapa u nas, ukraińska mapa tak samo... Mapa, karta, no karta... No właśnie, a karta, no to u nas powiemy na przykład karta wstępu, tak? Gdzieś... Kartka, czyli po prostu no, bumaga. Bumaga, kartka. No. No, karty mogą być też dla gry. Tak, karty. No, po rosyjsku to też samo, to też karty. To karta i mapa, i to karta. A spodnie po polsku to odzieżda, która pod czym-to, to jest na... Sztany, brюki. To są sztany, brюki, tak? Tak, a no, w Ukrainie spodnie to coś tam niżnie, tak niżnie bielio. Pod spodnie, pod koszulki. Jak majtki. Aha. Pod koszulkę, no tam majtki, to spodnia odzież taka. Nikt na przykład
raczej w Polsce nie powie maszyna na samochód, tak? No tak. No tak. Raczej jest to jakieś urządzenie do robienia czegoś, tak? Do kawy na przykład. To maszyna. Może być, no. A na przykład jeśli słowo zawód. Завод то предприятие, большая организация, а тут завод это специальность. Ну, właśnie. Фирма. Фирма ма, например, odpowiednik в языку российском компания, так? А у нас компания, подобное слово, то powiemy, например, bawiłem się w dobrej kompanii, czyli wyszłem z dobrymi kolegami, например, na piwo, tak? A, no to też samo, to też dwa znaczenia. No właśnie. W rosyjsku też samo. Kompanii dlatego mówię, jak znajdziecie jakieś ciekawostki, pomyślcie, to możemy o tym jeszcze na wstępie następnych zajęć porozmawiać i porozmawiamy sobie o tych prefiksach, które dodajemy do czasownika, które zmieniają wyrazy. Z tym, że tak, w przyszłą środę jednak się nie spotykamy. To jest wolny dzień w Polsce, nie wiem, czy u was też. Dostałam odgórnie decyzję, że to jest dzień wolny od pracy w szkole. To majówki, tak? Tak, czy, a poza tym nie wiem, czy się będziecie cieszyć, ale od 11 maja zacznę prowadzić z wami jeszcze jeden przedmiot, który nazywa się kultura coś tam naszego kraju. Dobrze. Tak samo po środach, czy w innych dniach? Nie, to w czwartki. A, w to czwartki będzie, też wiesz. Też w czwartki wieczorem. Kultura i historia naszego kraju. Aha, super. Dobrze. A czy może pani wysłać te dwa teksty do czatu? Do czatu? Dobrze, spróbuję zaraz wstawić. Dziękuję. Proszę. Ale nie wiem, czy to tutaj tak się da wstawić w czat? A, można do telegramu. A do telegramu wstawię, okej. Okay. Dobra, to za chwilę wstawię. W takim razie dobranoc Państwu. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję.